Warto znać techniki manipulacji. Nie dlatego, żeby je stosować, ale dlatego, żeby móc się przed nimi chronić. Dlatego dzisiaj na przykładach kochanej i szanowanej telewizji TVP razem z twórcą z kanału Interpersonalne przedstawimy Ci 7 technik kontroli i kuglarstwa. Po pierwsze, robienie ze zwykłych ludzi ekspertów. Istnieje bardzo popularny eksperyment Stanleya Milgrama, który udowodnił, że ludzie są w stanie porazić drugiego człowieka prądem o śmiertelnym napięciu, jeśli badanie nadzoruje autorytet w kitlu lekarskim. Potrafią wtedy oni przerzucić odpowiedzialność za swoje czyny na zewnątrz i zaufać komuś, kto, jak im się wydaje, zna się na tym lepiej. Wpływ autorytetu jest tak duży, że kodeks etyki lekarskiej, jak i prawo farmaceutyczne, zabrania lekarzom oraz naukowcom brania udziału w reklamach leków, aby nie wpływać zbytnio na widza. Nie ma jednak nigdzie takiego zakazu w telewizji i TVP znane jest z tworzenia swoich ekspertów, którzy niekoniecznie są odpowiednimi specjalistami, ale przynajmniej powiedzą to, co zgadza się z ich agendą. Zapytasz, kim jest wujek Samozło, Jarosław Jakimowicz lub Marcin Najman, który tłumaczył widzom prawo Unii Europejskiej i tak zwany mechanizm weta. Odpowiedź brzmi: nikt, kto powinien się wypowiadać w kwestiach społecznych w publicznej telewizji, ponieważ może budować światopogląd o kruchych fundamentach. Dodatkowo, eksperci TVP to bardzo często ci sami ludzie, wyznający identyczne do siebie poglądy, czy osoby przedstawione w trochę inny sposób, czy na innych stanowiskach, zależnie od sytuacji, czy nawet nieistniejące osoby stworzone w celu zbudowania odpowiedniej opinii widza. Też warto wspomnieć o robieniu sond ulicznych i pytanie o zdanie starszych ludzi. No to zdecydowanie uważam, że jest lepiej teraz. No, Tusk przede wszystkim sprzedał cały nasz majątek, a dziś krzyczymy, że mamy drogą. Sąsiadka ma 4 dzieci, pierwszy raz pojechała nad morze. Pierwszy raz, bo po 500 zł proszę policzyć, prawda? Byłam rządy PO, PSL-u i z PiS-u jestem bardzo zadowolona, bardzo, bo dbają o tych ludzi. No. Osoba starsza oglądająca przekaz może się utożsamić i pomyśleć: my to starsi ludzie przeżyliśmy swoje i znamy się na życiu, nie to co ci młodzi. Wszystkie omówione do tej pory punkty łączy to, że stacja tworzy pewnego rodzaju historię i poprzez psychologiczny wpływ na człowieka zmienia postrzeganie rzeczywistości ich widzów. Każde z tych działań bazuje na innej płaszczyźnie czy bodźcach, z jednej strony to emocje, z drugiej nasza słabość do uznawania autorytetów. Po drugie, bazowanie na negatywnych emocjach. Żeby zrozumieć funkcjonowanie mediów, nie można pominąć ważnej kwestii oddziaływania informacji na mózg. Okazuje się bowiem, że ludzie o wiele mocniej odpowiadają na negatywne informacje. A dzieje się tak najpewniej dlatego, iż ignorowanie potencjalnego zagrożenia niesie za sobą większe ryzyko niż zbytnie skupianie się na nim. Ewolucyjnie wykształciliśmy więc lepszą responsywność na złe wiadomości, co daje nam możliwość zareagować, uniknąć zagrożenia i przetrwać. Dla przykładu, w jednym badaniu z 2012 roku podpięto jego uczestników do bioczujników i zauważono, że negatywne historie wywoływały silniejsze i trwalsze reakcje na tętno oraz poziom przewodnictwa skóry od historii pozytywnych. Ta wiedza, którą przy okazji potwierdzało dłuższe utrzymanie uwagi swojego widza i większą oglądalność, sprawiła, że media takie jak TVP skupiają się na tworzeniu treści powodujących negatywne emocje. Świetnie potwierdzają to dane CBOS. Jeszcze w czasach żelaznej kurtyny, gdy z telewizora wypływały tylko dobre informacje mające chwalić komunistyczną władzę, prawie 80% respondentów uważało, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Wraz z jej upadkiem w 1993 roku było już to tylko 26%. Dzieje się tak, ponieważ telewizja dostarcza przekonywujących złudzeń wzrokowych co do rozpowszechnienia i natężenia np. przemocy. Jeśli więc ludzie nie doświadczyli jej na własnej skórze, ale jednak widzą ją codziennie w telewizorze, mają oni zniekształcone spojrzenie na rzeczywistość i zakładają, że złe rzeczy się dzieją w tym kraju, ale nie u nich na osiedlu. Dopiero po prawie 30 latach wzrostu bezpieczeństwa, zmniejszonej konsumpcji telewizji i zmniejszonym zaufaniu do mass mediów, badania CBOS wykazały, że tylko 8% uważa, iż w Polsce jest niebezpiecznie. Co jednak ciekawe, to nadal 4 razy więcej niż w ich własnej okolicy. Jak dokładnie jednak wyglądają bezpośrednie techniki manipulacji stosowane przez TVP? Jedną z nich jest tworzenie wrogów do narracji strachu. Jedną z emocji, która świetnie mobilizuje ludzi, jest strach. Dlatego wiadomości TVP wynajdują wrogów i przypisują im określone cechy, które budzą w ludziach niepokój.
Doskonałym przykładem jest to, co dzieje się wokół powracającego do polityki Donalda Tuska, który jest na tyle gorącym tematem, że manipulacje przyjmują ciekawe i różne kształty, jak na przykład rogi diabła i kolor czerwony, lub na przykład ten materiał. Danke für alles. Dziś trudno oprzeć się wrażeniu, to właśnie jego w roli polskiego premiera chętnie widziałyby władze w Berlinie. I najciekawsze chyba pytanie, kto tak de facto mobilizował pana Donalda Tuska do powrotu, bo wydaje się, że powrót na ziemię ojczystą chyba nie jest tutaj tylko i wyłącznie decyzją własną. W swoim materiale TVP buduje narrację, jakby Donald Tusk miał duże koneksje z Niemcami, sugerując, iż jeśli tylko opozycja doszłaby do władzy, to krajem będzie rządzić Niemiec, a nie Polak. Wrogów jednak powinno być dużo, dlatego każda narracja, nawet taka, która przecz tej poprzedniej, może się tutaj nadać. Zadziała ona bowiem na innych widzów, którzy większy awers niż do Niemiec mają na przykład do Rosji. Warto tutaj wspomnieć o motywie imigrantów, którzy chcieliby wtargnąć do Polski i zrobić to samo co na Zachodzie. Dlatego informacje są przedstawiane słowami np. Polska broni wschodniej granicy lub imigranci nakręcają spiralę agresji, sugerując, że zbliża się zagrożenie i trzeba temu zapobiec. Takie tworzenie wrogów sprawia, że konserwatywni, przywiązani do kraju widzowie TVP czują niepokój przed zmianami na gorsze i obawiają się wpływów obcych państw. Emocja strachu skutecznie mobilizuje ich do działania, która może manifestować się na przykład poprzez wysoką frekwencję na głosowaniach. Po trzecie, budowanie narracji. Legendarne paski propagandowe TVP. Ich treść była czasami tak absurdalna, że stały się swego rodzaju memem internetowym. Doczekały się strony, na której możemy wygenerować własny pasek, czy gry przeglądarkowe, gdzie twoim zadaniem jest odgadnąć, czy dany pasek jest prawdziwy, czy też nie. W marcu 2019 roku Rada Języka Polskiego sporządziła raport Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2016-2017. Jest to prawie 160-stronicowy dokument, który analizuje m.in. poczynania manipulacji TVP. Możemy w nim przeczytać m.in., że tylko 30% pasków nie zawiera elementów zależnych od autora. Oznacza to, że około 70% pasków informacyjnych TVP zawiera treści mające wpływać na widza. W sprawozdaniu możemy przeczytać takie zdania jak: zdecydowana większość tekstów pasków wiadomości TVP1 z lat 2016-2017 pełni funkcje nieinformacyjne, głównie perswazyjną, wpływanie na odbiorcę, magiczną, kreacja rzeczywistości i ekspresywną, wyrażanie emocji i ocen nadawcy. Praktyka polegająca na dostarczaniu społeczeństwu nierzetelnego, nieobiektywnego przekazu, w którym trudno odróżnić informacje od komentarza. Język jest tu traktowany nie jako dobro społeczne, lecz jako instrument w walce politycznej służący jednemu z podmiotów politycznych w celu kreacji własnej wizji świata i narzucaniu jej obywatelom. Czy też praktyka językowa i komunikacyjna w paskach wiadomości ma często charakter manipulacyjny. Analiza pochodzi jednak z lat 2016-2017, a przez te 4-5 lat ilość propagandy wzrosła. Choć TVP od dawna jest traktowane jako tuba propagandowa partii rządzącej, to dopiero w 2019 roku paski zyskały ogólnokrajową popularność, co zastanawia, jak te wyniki wyglądałyby teraz. Rada Etyki Mediów sama przyznała, że TVP działając na rzecz jednej partii szkodzi interesom obywateli, którzy finansują działanie TVP. Nagminnie też łamie zasadę pierwszeństwa dobra odbiorcy, stanowiącą, że podstawowe prawa czytelników, widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców. Po czwarte, prowokacje pracowników TVP. Bardzo głośnym przykładem była sytuacja, kiedy pracownik TVP Lublin chciał pokazać, jak to plac imienia Lecha Kaczyńskiego jest specjalnie zaśmiecany z powodu nienawiści ludzi do partii rządzącej i braci Kaczyńskich. Niestety nie było to zgodne z prawdą, więc sam wyciągnął śmieci z kosza, żeby wszystko zgadzało się z ustaloną narracją. Kiedy udostępniono wideo, które uwieczniło ten incydent, prawie każda gazeta o tym napisała. A z uwagi, że temat był gorący, to aby uniknąć afery, TVP zwolniło pracownika, który niedługo później został zatrudniony bez konkursu w Departamencie Organizacyjno-Prawnym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, którym rządzi marszałek partii rządzącej. Teraz pewnie zadasz sobie pytanie, ile takich prowokacji nie wyszło na jaw.
A odpowiedź brzmi: nigdy się nie dowiemy. Inną, dość świeżą sytuacją jest, gdy na jednej konferencji prasowej szef opozycji Donald Tusk skrytykował ustawę zakazującą nepotyzmu, ponieważ chroniła ona już zatrudnionych, czyli tych współpracujących z PiS. Pod sam koniec konferencji pracownik TVP zarzucił Donaldowi Tuskowi nepotyzm i pomoc w zatrudnieniu swojego syna. Choć szef opozycji wybrnął tak dobrze, że wideo trafiło na kartę na czasie i ma teraz 500 000 wyświetleń, TVP i tak pocięła to w taki sposób, że przedstawiła inną narrację, czyli taką, gdzie Donald Tusk faktycznie dopuścił się nepotyzmu. Długo potem Tusk został zapytany o przypadek swojego syna, który pracuje dla miejskiej spółki w Gdańsku. Skoro tam w Gdańsku rządzi Platforma, czy to też nie jest nepotyzm w pana mniemaniu? Mój syn z wyższym wykształceniem, uniwersytet, studia na Politechnice, socjolog, 20 lat zajmujący się transportem w Gdańsku. I nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, okazało się, że kompetencje jednak mają znaczenie. A teraz drugie pytanie o nepotyzm. Pana syn Michał Tusk pracuje w spółce w Gdańsku, w ZTM-ie. Czy to, skoro tam w Gdańsku rządzi Platforma, czy to też nie jest nepotyzm w pana mniemaniu? A niech pan sobie sam odpowie na to pytanie, bo przecież... No, niech pan spróbuje sam odpowiedzieć na to pytanie. Jakby pan to pytanie uzupełnił jakąś szczegółową informacją, gdzie pracuje mój syn, z jakimi kwalifikacjami, czy to jest spółka Skarbu Państwa, ile zarabia. Czy może pan mi powiedzieć, ale tak z ręką na sercu, ile pan zarabia miesięcznie? Ja mogę powiedzieć, ile ja zarabiam, nie ma problemu, ale żebyśmy od razu wyjaśnili, na czym polega problem. To nie jest kwestia tego... A wydaje mi się, że to jest kwestia. Mój syn z wyższym wykształceniem, uniwersytet, studia na Politechnice, socjolog, 20 lat zajmujący się transportem w Gdańsku, jest de facto urzędnikiem do spraw merytorycznych dotyczących komunikacji w Gdańsku i zarabia netto poniżej 3000 zł miesięcznie. Chce pan to nazwać nepotyzmem? Ja się pytam pana. Ale, a ja się pana pytam. Chce pan to nazwać jeszcze raz nepotyzmem, bo to pan zawarł w pytaniu tego typu tezę. Właśnie na tym, właśnie o tym mówię cały czas. O tym niewiarygodnym wprost zakłamaniu. Czy naprawdę myśli pan, że te łajdactwa, które się dzieją na naszych oczach, można przykryć i zmanipulować tego typu technikami dziennikarskimi? Po piąte, statystyka. Benjamin Disraeli, brytyjski polityk, pisarz i eseista, powiedział kiedyś: istnieją trzy rodzaje kłamstw. Kłamstwa, okropne kłamstwa i statystyki. I o ile statystyka jest obiektywna, to jej interpretacje mogą być nieobiektywne, a przy odpowiednim wysiłku często jesteśmy w stanie z tych samych danych wyciągnąć dokładnie odwrotne wnioski. Wykorzystywanie statystyki jest więc popularnym zagraniem mediów, a TVP nie jest tutaj wyjątkiem. Bardzo popularnym przykładem sprzed 3 miesięcy, który obiegł internet, jest ten wykres, który zawiera praktycznie wszystkie możliwe sztuczki. Wykres jest ucięty i pokazuje dane dopiero od 4%, aby różnice kilku punktów procentowych wizualnie wyglądały na kilkukrotnie większe słupki. Pokazuje on niższe wydatki na ochronę zdrowia w czasie rządów PO-PSL trwających do 2015 roku, po których mamy szybko rosnące słupki w przyjemniejszym zielonym kolorze. Brakuje jednak danych z 2017, 2018 i 2019 roku, a do tego najwyższe wskaźniki to lata przyszłe, które wyśrubowano do 7%. To przy okazji rzekoma zapowiedź Nowego Ładu, która ma pokazać, jak to dobrze będzie emerytom, którzy nie tylko są grupą najbardziej narażoną na utratę zdrowia, ale i są głównymi odbiorcami TVP. Po szóste, whataboutism. Czyli technika retoryczna, której celem jest zdyskredytowanie argumentu oponenta przez zarzucenie mu hipokryzji, równocześnie nie odnosząc się do jego zarzutu. Krótko mówiąc, polega ona na odwróceniu uwagi od zarzutu, wskazując na analogiczny problem gdzie indziej, najlepiej u swoich oponentów politycznych. Był to jeden z elementów retoryki sowieckiej, gdzie gdy zarzucano rządowi opresję, to w odpowiedzi można było usłyszeć: no a na Zachodzie to przecież niewolnictwo było. Bardzo popularna jest teraz wojna pomiędzy TVN i TVP, które tworzą na siebie wzajemnie materiały, jak to ta druga stacja jest stronnicza i nierzetelna, ignorując jednocześnie zarzuty i tylko odwracając uwagę kontrzarzutami. Kiedy więc TVN twierdzi, że TVP jest tubą propagandową partii rządzącej, to TVP odpowiada, że TVN jest tubą propagandową opozycji. I tak w kółko.
tutaj przykład, jak TVP wykorzystała wypowiedź Donalda Tuska krytykującego ustawę Lex TVN i zastosowała na nim whataboutyzm, potem nawiązała do sytuacji, gdy jego podwładny działał wbrew wolnym mediom, o których mówił Donald Tusk i przyczynił się do zwolnienia redaktora naczelnego gazety Fakt. Stacja wspomina wtedy, że przecież temu wszystkiemu przyklaskiwał wtedy TVN i tym samym w dwóch krokach połączyli wypowiedź szefa opozycji z wrogą stacją i ponownie mogli zastosować whataboutyzm, tym razem jednak przeciwko stacji TVN. Podsumowując whataboutyzm, zestawić zarzut pierwotny z czymś tak złym i paskudnym, co robi druga strona, że wydaje się zupełnie niewinny i niezasłużony, a przy okazji przenieść dyskusję na inny obszar, tak aby widz zapomniał, o czym w ogóle pierwotnie była rozmowa. Po siódme, budowanie narracji dobrej zmiany. Ludzie w czasach komunizmu uważali Polskę za kraj bezpieczny. Myśleli oni tak, ponieważ propaganda skupiała się wtedy głównie na pozytywnych aspektach. Miało to na celu tworzyć sztuczną narrację bezpieczeństwa i dobrobytu, aby ogłupiony lud nie chciał zmieniać aktualnej władzy. Dlatego nie wystarczą ataki na opozycję czy tworzenie propagandy bazującej na negatywnych emocjach, ale tak jak za pomocą metody kija i marchewki, potrzebna jest również pozytywna zachęta. Włączając jakikolwiek program informacyjny na TVP, uświadczymy więc masy pozytywnych wiadomości na temat rządu partii rządzącej, tego jak radzi sobie z problemami czy wspaniałości jego potencjalnych przyszłych planów. Przykładów daleko szukać nie trzeba. I tutaj emitowana kilka dni temu w TVP wypowiedź autorytetu premiera Morawieckiego. Najpierw opisuje on złe działania poprzednich rządów i to, jak bohatersko udało im się uratować strategiczne firmy typu PESA, a Polski Fundusz Rozwoju wspomagał firmy w trakcie pandemii. Nie wspomina jednak o tym, że tarcza antykryzysowa miała być finansowym szantażem i utrzymać firmy nielegalnie zamknięte. A pomoc PFR była często znikoma lub została udzielona tylko małej części przedsiębiorców. Na koniec podsumowuje to tym, że taką samą strategię przyjęły bogate zachodnie gospodarki, a Polska też dzisiaj jest wśród najlepszych. Podsumowanie odcinka. Kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje. Nie zapomnij ocenić i skomentować, żeby materiał dotarł do większej liczby osób. Zapraszam na kanał interpersonalny i do usłyszenia w następnym odcinku.